100 lat temu, w roku 1920, Rzeczpospolita Polska pogoniła bolszewików. Daliśmy im popalić tak, że pamiętają to do dziś. Co jednak stało się z tym wielkim zwycięstwem? Czy jego dziedzictwo zostało odpowiednio upamiętnione, zostało odpowiednio zapamiętane? Jak to jest, że ruchy neomarksistowskie, neobolszewickie zyskują dzisiaj 5, 10, w niektórych sondażach 15% poparcia w polskiej polityce? Tomasz Kolanek, witam Państwa bardzo serdecznie. Moim i Państwa gościem jest pan profesor Andrzej Nowak. Kłaniam się Panie Profesorze. Bardzo dziękuję za przyjęcie mojego zaproszenia. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie oczywiście. I właśnie tematem naszej rozmowy będzie najnowsza książka Pana Profesora. Imperium klęska, imperium zła, rok 1920. Ale Panie Profesorze, pozwolę sobie zacząć od prowokacji. We wstępie do książki pisze pan, dlaczego posługuje się pan pojęciem imperium zła. Jest to pojęcie, które w stosunku do Związku Sowieckiego jako pierwszy zastosował prezydent Ronald Reagan, prezydent Stanów Zjednoczonych 8 marca 1983 roku podczas jednego z wystąpień w Orlando. Panie profesorze, czy naprawdę mamy do czynienia z imperium zła? Czy Związek Sowiecki tak powinien się nazywać? Ja tutaj przytoczę tylko wypowiedź pana Zinowiewa, autora stwierdzenia homo sowieticus, tego pojęcia homo sowieticus, który powiedział, że no, wy pamiętacie na Zachodzie tylko, że ZSRR to gułagi, prześladowania i NKWD, ale popatrzcie, to my pokonaliśmy Hitlera, to my mamy wspaniałych naukowców, to my jesteśmy jedną z najprężej rozwijających się gospodarek świata, to nasz przemysł kwitnie, to my mamy mnóstwo rakiet. To jak to, panie profesorze, jest? Imperium zła? Czy jednak powinniśmy zastosować inną nazwę? Sądzę, że ta nazwa, której użył prezydent Reagan w swoim przemówieniu, dotyka istoty zjawiska i nie była to nazwa rzucona od tak przypadkiem, bez głębszego przemyślenia. Przypomnę, że ufundował ją Ronald Reagan na poważnym namyśle nad tym zjawiskiem, z którym przyszło mu się mierzyć jako prezydentowi Stanów Zjednoczonych. I że po pomoc w zrozumieniu tego zjawiska udał się do bardzo głębokiego myśliciela, Clive'a Stapletona Lewisa, znanego na pewno wielu słuchaczom, widzom portalu Polonia Christiana, choćby z jego wspaniałych opowieści z Narni, ale to jest przecież także autor, mówię oczywiście o Lewisie, C.S. Lewisie, autor listów Starego Diabła do Młodego i tam właśnie jest opisana istota tego systemu zła, który nie odzwierciedla się tylko i wyłącznie w dołach katyńskich, nie odzwierciedla się tylko w najbardziej brutalnych formach prześladowania, które można w końcu wyśledzić, opisać. To są tylko konsekwencje, natomiast sama istota tego zła zaczyna się tak, jak właśnie opisował to C.S. Lewis, a czytał, czy przypominał także Ronald Reagan, zaczyna się w sterylnych gabinetach władzy. I to niekoniecznie tej władzy politycznej, ale tej władzy, którą daje panowanie nad słowami, którą daje panowanie nad ideami, władzy, którą tworzą intelektualiści, krąg celebrytów, że tak powiem, medialnych w różnych epokach. Ten celebrytyzm różnie oczywiście się przejawiał, ale to zjawisko występowało przecież nie tylko w ostatnich kilkunastu czy kilkudziesięciu latach. Środowiska akademickie, środowiska dziennikarskie, one mają potężną władzę i to właśnie w tych środowiskach, przez które przeszła w ciągu ostatnich 100 lat rewolucja marksistowska, dokonując tego, co równolegle niejako z Leninem, inaczej tylko rozkładające akcenty całej swojej, że tak powiem, sztuki operacyjnej zdobywania przez marksizm świata, nakreślił Antonio Gramsci, włoski komunista. Marsz przez instytucje. Dzisiaj widzimy ogromny sukces nie Lenina, ale Gramsciego. Lenina rzeczywiście Polacy zatrzymali w 1920 roku, w tej próbie szturmu, militarnego po prostu szturmu, najbardziej brutalnej jego formy, kiedy Armia Czerwona chciała przez trupa Białej Polski iść i na Berlin z jednej strony, a z drugiej strony front południowo-zachodni na całą Europę Południową, aż do Rzymu włącznie.
To się nie udało, bo stanęła właśnie na drodze temu imperium zła Polska. Ale równolegle ten wirus komunizmu, wirus ideologii, która chce zmienić naturę człowieka, bo o to w tym chodzi, zmienić naturę człowieka przymusem, manipulacją, kłamstwem, oderwać człowieka od jego naturalnych przywiązań, od jego, by tak rzec, fundamentalnych instynktów, które czynią z nas ludzi, które powodują, że wiemy, gdzie góra, gdzie dół, że orientujemy się, co jest dobrem, a złem. Załamanie tych pojęć, przekształcenie tych pojęć jest najważniejszą cechą tej ideologii zła, którą na swój sposób Lenin i później jego kontynuator Stalin, który szedł zresztą w 20 roku na czele frontu południowo-zachodniego na Lwów, chcieli wprowadzić, że tak powiem, świat, a drugą drogą rozwijał się on i rozwija niestety nadal, tak jak to bardzo precyzyjnie opisał Antonio Gramsci. Stąd też uważam, że pojęcie imperium zła jest bardzo trafnie użytą formułą. Wtedy, kiedy została użyta w 1983 roku, wzbudziła ona oczywiście okrzyk zgrozy w środowiskach akademickich. Jakże tak można mieszać pojęcia? Po pierwsze, Związek Sowiecki to nie żadne imperium, to po prostu federacja, dobrze ukształtowana współpraca narodów, no i żadne zło, przecież nie można wartościować moralnie w naukach społecznych, w opisie pewnych zjawisk tego rodzaju wartościowania jest absolutnie nie na miejscu. Ten protest przeciwko nazwaniu systemu sowieckiego imperium, myślę, że jest sam w sobie wart zaobserwowania i podkreślenia, ponieważ do dzisiaj głównym oskarżonym na ławie posadzonym przez właśnie owe dominujące środowiska medialne, środowiska akademickie w świecie zachodnim, którego częścią jesteśmy, jest naród. Naród i religia to są główni oskarżeni. Zniknął jakoś z tej ławy oskarżonych za największe nieszczęścia wieku XX i wcześniejszych wieków. Ten fenomen, który oddaje najlepiej pojęcie nie narodu, tylko imperializmu, bo narody rozwijają się w bardzo różny sposób. Jak każda wspólnota mogą ulec zwyrodnieniu, ale istotą imperium, nie zwyrodnieniem, tylko istotą imperium jest sam źródłosłów tego pojęcia, rzymski źródłosłów wskazuje na tę istotę, jest rozkazywanie, to znaczy słowo imperium, to jest moc rozkazywania, jaką mają dowódcy nad swoimi podkomendnymi. Tak w Rzymie rozumiano to słowo i takie rozkazywanie innym przez senat i lud rzymski, senatus populusque romanus, było istotą imperializmu rzymskiego, że Rzym może narzucić swoją wolę każdemu, komu zechce. I w takie kolejne wcielenia imperium i imperializmu możemy wpisać zjawiska tak przygnębiające, jak właśnie ekspansja imperium rosyjskiego, ekspansja imperium niemieckiego. Ofiarą tej ekspansji, tak się złożyło, tych dwóch imperiów, jeszcze grubo przed 1917 rokiem, padała Rzeczpospolita, padała Polska, padało oczywiście wiele innych narodów, ale Polska akurat doświadczyła bardzo mocno imperium i imperializmu, zanim jeszcze połączyło się ono z czymś, co uczyniło imperializm bez porównania gorszym zjawiskiem niż cokolwiek wcześniej. To jest połączyło się właśnie ze złem komunistycznej ideologii. I tak ta zbitka, to połączenie imperium zła wydaje mi się trafiać w samo sedno zjawiska, z którym musieli zmierzyć się nasi przodkowie 100 lat temu i z którym i my musimy się mierzyć, choć inaczej ono się dzisiaj przejawia, choć innymi metodami, częściowo innymi oczywiście metodami się posługuje. To ja, panie profesorze, pozwolę sobie na kolejną małą prowokację. Czy termin imperium zła powinien być wykorzystywany tylko w stosunku do Związku Sowieckiego, czy może tak powinniśmy nazwać całą ideologię komunistyczną? Komunizm? Ideologia imperium zła. No cóż, myślę, że można się zastanowić nad takim poszerzeniem formuły. Dlaczego zastanowić, a nie automatycznie przyjmować ją? Ponieważ w przypadku Rosji Sowieckiej, Związku Sowieckiego,
nastąpiło połączenie ideologii komunistycznej ze strukturą imperialną, która istniała, była już na miejscu, rosyjski imperializm. Powtórzę, rosyjski imperializm, chociaż jego doświadczenie było bardzo trudne, brutalne dla jego ofiar, na pewno był bez porównania mniej strasznym zjawiskiem niż to, co wystąpiło po połączeniu tej struktury imperium, ideologii imperium, a ideologia imperium w czym się wyraża? No generalnie w woli podbijania innych w imię własnej wyższości, własnego prawa do dominowania nad innymi i narzucania im swojej woli. Ta ideologia imperialna i gotowa na ogromnej przecież przestrzeni terytorium państwa czy imperium Romanowów, ta gotowa struktura połączyła się z ideologią komunistyczną i dała w istocie taki właśnie efekt, który można nazwać imperium zła. Czy dzisiaj możemy mówić o imperium widzialnym w takim stopniu, imperium komunistycznym, jakie istniało od 1917 do 1991 roku? No to jest pytanie, to imperium zmieniło kształt. No nie ma widzialnego kształtu, nie uważam, żeby dało się nazwać na przykład Stany Zjednoczone imperium zła. Dla niektórych marksistowskich oczywiście ideologów na przykład Stany Zjednoczone są takim imperium zła. Naturalnie Chiny pozostają strukturą imperialną, realizującą oczywiście dużo mądrzej, dużo bardziej strategicznie, powiedziałbym, lepiej zaplanowana jest ta struktura podporządkowania świata imperium chińskiemu, niż było to w przypadku niecierpliwego imperializmu rosyjskiego, ale na pewno w przypadku Chin można by mówić o imperium, to bezdyskusyjnie, i no, o komponencie jego komunistycznym, chociaż on się zmienia w przypadku Chin, no to jest też kwestia na pewno do ciekawej, zniuansowanej dyskusji. Czy Unia Europejska jest imperium? To też jest bardzo ciekawa debata w tej chwili, są różne poglądy, niektórzy nawet chwalą to włączenie nazwy imperium do Unii Europejskiej. Jest taki bardzo interesujący zresztą liberalny teoretyk polityki na Uniwersytecie Oksfordzkim, profesor Jan Zielonka, który właśnie używa bardzo chętnie określenia imperium w stosunku do Unii Europejskiej, ponieważ tak jak dla wielu liberałów, jeśli imperium jest alternatywą dla narodu, no to lepiej, żeby było imperium, prawda? Tylko on wyobraża tę strukturę imperium europejskiego na wzór średniowiecznego imperium Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego, naturalnie bez religii chrześcijańskiej. Chodzi o federację, prawda, czy jakiś taki układ mniejszych wspólnot miast, regionów, który rozprasza suwerenność, który sprawia, że zanikają państwa narodowe. O to chodzi jakby w tej dobrej dla liberała z Oksfordu wizji imperium europejskiego. No ale oczywiście niektórzy łączą z tak rozumianym imperium europejskim ściśle ideologię komunistyczną, marksistowską. I wtedy można zastanawiać, czy rzeczywiście w tym układzie zupełnie inaczej wyglądające i inaczej działające, bo przecież nie otwartą przemocą, nie czołgami, ale jednak imperium ideologiczne być może jest nadal z nami w różnych postaciach, w różnych, że tak powiem, awatarach, od tego pekińskiego do tego europejskiego. Jest taki symboliczny moment, w którym te dwa awatary, czy kandydaci, że tak powiem, do tej roli awatarów imperium zła współczesnych spotykają się. Przypomnę, rok 2018, uroczystość odsłonięcia ogromnego i wyjątkowo paskudnego zresztą pomnika Karola Marksa w Trewirze, dar komunistycznej partii Chin dla Unii Europejskiej, odsłania ten pomnik wywodzący się formalnie z chrześcijańskiej demokracji przewodniczący Komisji Europejskiej pan Juncker. I to jakby no, pokazuje przewodniczący Komisji Europejskiej, formalnie chrześcijański demokrata, co zdaje się na zachodzie Europy już absolutnie nic nie znaczy, jest jeszcze jedną nazwą uległości, kapitulacji wobec tej neomarksistowskiej ideologii, która niewątpliwie przeważa na salonach akademickich, medialnych i politycznych zachodu Europy.
A więc ten polityk formalnie chrześcijańsko-demokratyczny przyjmuje z wdzięcznością dar komunistycznej partii Chin dla Unii Europejskiej i odsłania Karola Marksa, pomnik Karola Marksa w centrum Europy Zachodniej jako, no można powiedzieć, symbol tego, co najcenniejsze w dziedzictwie europejskim. Marks, marksizm i tak dokładnie też jest to pokazane w Domu Historii Europy, jaki miałem okazję zwiedzać tuż po jego otwarciu, czyli tym jakby oficjalnym Muzeum Historii Europejskiej stworzonym przez Unię, de facto stworzonym przez socjaldemokrację niemiecką, choć za pieniądze podatników z całej Unii i wszelkich orientacji politycznych w Unii Europejskiej. W tym oficjalnym Muzeum Pamięci Europejskiej Marks jest w samym centrum. To jest najważniejsze, co nas jednoczy. Nie ma tam żadnego dobrego miejsca dla tradycji chrześcijańskiej. Kościół jest prezentowany w formie straszliwych obcęgów, do wyrywania prawda, nienarodzonych dzieci z łona matki. To jest pokazane, prawda, jako zło wynikające z doktryny kościelnej. Obok położona jest encyklika Humanae Vitae papieża Pawła VI. I jakby to jest jedyne skojarzenie, czy główne skojarzenie z Kościołem. Kościół powoduje tragedię kobiet, które muszą dokonywać tej formy, straszliwej formy aborcji, zamiast spokojnie zabijać dzieci w sposób przyjemniejszy, że tak powiem, i bezpieczniejszy dla własnego zdrowia. Otóż obok tego jest właśnie Marks, tradycja marksistowska, rewolucja jako no, jedyne dobro, które kulminuje w postaci Unii Europejskiej. W tym sensie pana prowokacja, powiedziałbym, ta druga prowokacja być może nasuwa ostatecznie po pewnej refleksji odpowiedź pozytywną. Być może da się dzisiaj także mówić o Imperium Zła, choć w formie bardziej rozproszonej, wielopostaciowej, ale zło na pewno istnieje współcześnie, choć nie ma twarzy Władimira Ilicza Lenina ani Józefa Stalina, bo ci już nie żyją, chociażby rządzili gigantyczne zło, ale ma współczesne twarze tych, którzy chcą zmieniać naturę ludzką, którzy chcą niszczyć tradycje, którzy chcą usunąć religię z życia człowieka i zastąpić ją nowymi formami kultu cielca czerwonego. Panie profesorze, pozwoli pan, że nawiążę do tego, co pan powiedział o tym muzeum w Brukseli, a zwłaszcza o tym, jak tam jest przedstawiany kościół, który, jak wiemy, jedyne co potrafił, to polować na czarownice i je palić. W tym roku, oprócz setnej rocznicy wielkiego zwycięstwa pod Warszawą, obchodzimy również bardzo smutną rocznicę. Setna rocznica zalegalizowania aborcji. Zapytam, trzecia, obiecuję, już ostatnia prowokacja. Czy może ruchy feministyczne powinny wziąć na sztandary Włodzimierza Lenina, który wprowadził aborcję na życzenie w Związku Sowieckim? No rzeczywiście... Przepraszam panie profesorze, no powiem szczerze, ja sobie nie wyobrażam większego symbolu Imperium Zła jak zalegalizowanie najsłabszych dzieci, zalegalizowanie mordowania najsłabszych dzieci nienarodzonych. Tylko widzi pan, zło potrafi odwracać znaczenia. I to jest bardzo ważna cecha zła i metod jego działania. I środowiska feministyczne mają gotową odpowiedź na pana prowokację. Jak to? Rzeczywiście, no, dobry Lenin wprowadził takie prawo, ale potem zły, gorszy, wszyscy się zgadzamy, że to był zły system. Stalin zabrał to prawo. A więc leninizm dobry, lepszy w tej neomarksistowskiej wizji, postępowy, służył tej ideologii zabijania dzieci. Natomiast potem w tej gorszej, zwyrodniałej formie, dopiero stalinowskiej, jednak zakazano zabijania dzieci. A więc no jednak Stalin był najgorszy, prawda, w tej takiej popularnej wizji historii, w której przeciwstawia się Stalina Leninowi. I tak można odwrócić znaczenia i odpowiedzieć przewrotnie panu. I wiele środowisk feministycznych tak właśnie czyni w odpowiedzi na tego rodzaju skojarzenie. No dobrze, to był postęp. Na początku bolszewizm niósł postęp, niósł samo dobro. Tak jak dzisiaj przecież w wielu środowiskach w Polsce mówi się,
usprawiedliwiając akces do najgorszej, że tak powiem, epoki komunizmu, czyli rzeczywiście w Polsce tą najgorszą epoką komunizmu były czasy stalinowskie, bo w 20 roku Polacy nie dopuścili leninizmu do siebie. Ale kiedy przyszedł Stalin, to właśnie dzisiejsi jego, że tak powiem, ostatni weterani w Polsce albo ich dzieci mówią, no tak, ale to przecież tyle pięknych, szlachetnych ideałów niosła ze sobą rewolucja. Myśmy z powodów ideowych albo nasi ojcowie czy nasi dziadkowie wybrali te piękne, szlachetne ideały wyzwolenia, równości, zniesienia podziałów społecznych, naprawienia niesprawiedliwości wielowiekowych. Więc to zrozumiałe, że myśmy się przyłączyli do tego, do tej pierwszej fazy. No potem może to trochę zwyrodniało, zepsuło się, tośmy rzucili legitymacjami partyjnymi niektórzy w 56, niektórzy dopiero 13 grudnia 81 roku. I ten najgorszy czas zbrodni, największej zbrodni, czyli lata stalinowskie, jakby zostaje przykryty takim, no piękne lata, idealistyczne lata, coś tam się działo, ale przecież wtedy ten szlachetny komunizm był właściwie w najczystszej postaci. I dokładnie takiej samej odpowiedzi, czy takiej samej manipulacji naprawdę dokonują te środowiska, które mówią, no za Lenina to jednak były piękne ideały, no ale potem przyszła degeneracja, zły Stalin zepsuł to na pewno w imię nacjonalizmu, na pewno Stalin był nacjonalistą, bo tak to się wszystko się sprowadza, wszystko co złe sprowadza się na tory nacjonalistyczne. Stalin stał się nacjonalistą rosyjskim i kazał biednym kobietom rodzić dzieci, zabronił aborcji. No, myślę, że warto wykorzystać pana pytanie dotyczące rzeczywiście sprawy fundamentalnej, żeby pokazać to drugie zjawisko, także bardzo ważne, jak zło potrafi zakłamywać prawdę, manipulować prawdą, obracać ją w swoje przeciwieństwo. Panie profesorze, pozwolę sobie teraz poruszyć jeden z bardzo ważnych wątków zawartych w książce Klęska Imperium Zła. Mianowicie, zastanawia mnie panie profesorze jedno. 16 grudnia 1918 mamy powstanie Komunistycznej Partii Polski. 15 sierpnia 1920, jak wspominaliśmy, Rzeczpospolita pogoniła bolszewików, pogoniła czerwoną zarazę. A jednak Komunistyczna Partia Polski zostaje rozwiązana dopiero 16 sierpnia 1938 roku. Dlaczego? Pamiętajmy, że zgodnie z no jakby zasadami tworzącego się państwa polskiego, już w listopadzie, grudniu 1918 roku naczelnik państwa w porozumieniu rzecz jasna z rządem tworzył podstawy ustrojowe, prawda, wyznaczał zakres ordynacji wyborczej, no między innymi to jej prawo, które było rzeczywiście wyjątkowe w Europie, które dawało pełne zarówno bierne, jak i czynne prawo wyborcze kobietom. A więc z góry jakby zakładano w tym momencie, że nikt nie będzie wykluczony. I bardzo nie lubię, bo ono jest nadużywane teraz, to słowo wykluczenie, ale akurat w tym momencie, znaczy w odniesieniu do tych zasad ustrojowych Rzeczpospolitej, tworzącej się dopiero jeszcze nawet nie wiadomo było, czy to będzie Rzeczpospolita, czy monarchia, to nie było rozstrzygnięte, to była tymczasowa jakby kwestia. Chodziło o to, żeby wszystkich potencjalnych, że tak powiem, Polaków, tych, którzy mogą zgłosić akces do polskości, zaprosić do niej. No, zgodnie też powiedziałbym z pewnego rodzaju nawiązaniem do mądrości ewangelicznej, nawet do tych robotników ostatniej godziny, którzy mogą przyjść i nawrócić się, prawda, pobłądzili. Pamiętamy oczywiście, że w polskim ruchu socjalistycznym występował już od wielu lat ten istotny podział na tę część, która akceptowała, a raczej stawiała wręcz na sztandarach zasadę walki o niepodległość Polski i obronę przynajmniej pewnej części polskiej tradycji, a druga radykalnie ją odrzuciła. I ta wyraźnie istniejąca linia podziału nie oznaczała oczywiście, że ci ludzie, którzy się znali nawzajem, nie zakładali, że no może uda się jakoś porozumieć, kiedy już to państwo polskie będzie, wbrew założeniom Róży Luksemburg, patronującej, już nie żyjącej w 1919 roku, ale patronującej wcześniej temu antynarodowemu, by także ruchowi socjalistycznemu czy komunistycznemu. Wbrew jej założeniom państwo polskie powstało,
A zatem no, mogła istnieć ta oto nadzieja, że część komunistów, komuniści przejdą stopniowo na stanowisko narodowe, akceptujące w każdym razie samoistnienie państwa polskiego. Oczywiście wiemy, że tak się nie stało. My wiemy, jesteśmy mądrzejsi o doświadczenia, które przyjdą później, o doświadczenia, które wynikają także z naszej znajomości pewnych no, wewnętrznych dokumentów komunistycznego ruchu, które jednoznacznie mówiły o tym, że Komunistyczna Partia Robotnicza Polski, a później KPP, do takiego skrótu zredukowana, miała za cel zniszczenie państwa polskiego. I policja w Rzeczpospolitej, aparat sprawiedliwości starał się zapobiegać tym właśnie wywrotowym, niszczącym naszą wspólnotę działaniom komunistycznej partii. Ale jednak, ponieważ znajdowała ona poparcie części naszych obywateli, pozwalano jej na udział w wyborach. No, ten być może idealistyczny zamysł, że jeżeli nie będzie się jej zakazywać, po prostu jasno okaże się, jakie jest jej poparcie. Być może był błędem, być może nie. Wiemy w każdym razie dzięki temu, że to poparcie nigdy nie przekraczało więcej niż 2% społeczeństwa II Rzeczpospolitej. Może nawet trudno do końca powiedzieć społeczeństwa polskiego, bo szczególną popularnością cieszyła się ideologia KPP, także w tej walce z polskością, wśród mniejszości etnicznych. Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy, Komunistyczna Partia Zachodniej Białorusi, spory udział mniejszości żydowskiej w KPP. To są także pewne elementy, które no, po prostu historycznie są prawdziwe i one pokazują, że te 2%, bo to była górna granica tego, co zdobyli komuniści w wyborach parlamentarnych w II Rzeczpospolitej, te 2% no, jednak składało się w dużej części z głosów mniejszości narodowej. A więc to pokazuje i to no, powiedziałbym, mamy, jeśli cokolwiek, do zawdzięczenia tej tolerancji dla komunistów, że wiemy, jaką w normalnych warunkach, bez poparcia sowieckich czołgów, bez oparcia o sowieckie imperium zła, komuniści mogą cieszyć się popularnością w polskim społeczeństwie, jakie miejsce zajmują w polskiej tradycji. To jest margines marginesu. Myślę, że wśród Polaków, etnicznych Polaków, to na pewno było mniej niż 1%. W społeczeństwie całej II Rzeczpospolitej to można szacować w maksymalnym momencie 2%. I mówię o tym dlatego, że przerażające czy przygnębiające jest to, że ideologia, która w warunkach wolności mogła zdobyć 1 do 2% zwolenników w Polsce, staje się ideologią dominującą, kontrolującą umysły Polaków przez 45 lat. Manipulującą tymi umysłami, bo przecież nie zawsze krzyczano Lenin, partia, bardziej subtelnie robił to przekrój, bardziej subtelnie robiły to kolaborujące z komunistami środowiska katolickie, niestety takie też były, trzeba i to powiedzieć, a więc różnymi językami ten, to powiedziałbym, przyzwolenie na zło wynikające z komunistycznej ideologii przenikało do umysłów kolejnych pokoleń Polaków. I oczywiście w połączeniu z potężną pozycją ideologii komunistycznej, która zbudowała się nie u nas, tylko na uniwersytetach zachodnich, w najpoważniejszych medialnych centrach, najbardziej wpływowych na Zachodzie. Dodam przykład takiego no, niesłychanie wpływowego medium inspirowanego od 17 roku jasno przez marksizm. To był Guardian. Wtedy jeszcze nazywający się Manchester Guardian. Dzisiaj przedstawiany jest jako no, najpoważniejsze liberalno-lewicowe, liberalne może nawet tylko medium anglojęzycznej części Europy. No ale nie wolno zapominać o tym, że w istocie jest to jedno z najbardziej typowych mediów zdominowanych przez ideologię marksistowską, notabene zresztą z bardzo silnymi sympatiami prorosyjskimi, prosowieckimi, przez długi czas także proputinowskimi. Teraz jest to troszkę trudniej jakby połączyć, wymaga to większej ekwilibrystyki, bo Putin oczywiście ukochany za antyamerykanizm w tych środowiskach lewicowych,
no jednocześnie nie bardzo pozwala na przykład na rozwój ideologii LGBT we własnym kraju, więc to powoduje jakieś tutaj kłopoty. Ale mówię o tym, by pokazać właśnie, jak połączenie tej potężnej siły zorganizowanego i wpływowego w najbardziej opiniotwórczych kręgach tak zwanych elit Europy Zachodniej, marksizmu czy neomarksizmu, z tą trwającą 45 lat w różnych formach indoktrynacją w Polsce, sprawiło, że dzisiaj jest tak, jak pan powiedział na początku naszej audycji, że partie odwołujące się wprost do tradycji marksistowskiej mogą liczyć na 10 czy może nawet 15% głosów, ale skutki, powiedziałbym, działania tej ideologii można odnajdywać bynajmniej nie tylko w tych partiach. Nie chciałbym, żeby, że tak powiem, wysnuć nazbyt optymistyczne wnioski z pana wyliczenia, że to 10-15%. Przepraszam bardzo, a czy potężnym głosem tej ideologii nie są także działania przedstawicieli, niektórych oczywiście przedstawicieli partii, które wydają się bardziej centrowe, które powołują się nie na marksizm otwarcie, ale na liberalizm. To, że powołują się na liberalizm, nie znaczy, że wyrastają spod znaku Johna Stuarta Milla, ale znaczy tylko, że deklarują taką oto metkę, bardzo, że tak powiem, dzisiaj popularną i sprzyjającą pewnemu prestiżowi. Ale gdzieś głębiej pod spodem widać także bardzo silne wpływy neomarksizmu. Panie profesorze, w związku z tym, jak to jest? Tak jak pan powiedział, w II Rzeczypospolitej KPP nigdy nie mogła liczyć na więcej jak 2% poparcia. Nigdy nie udało jej się przekupić, namówić do siebie, mimo tych pięknych ideałów, właśnie tego leninizmu, totalnej wolności, tak, którą miało wyrażać zezwolenie na zamordowanie własnego dziecka nienarodzonego. Dlaczego wówczas KPP miało 2% poparcia, a dzisiaj kolejne ruchy neomarksistowskie są tak popularne, mimo tego, że mamy dużo, ale to dużo większą wiedzę na temat samego zbrodniczego systemu, na temat całego imperium zła, który ten system tak mocno promowało? No to już o tym właśnie przed chwilą jakby mówiłem, że to jednak wielo już pokoleniowe pranie mózgu wykonane wśród elit, dużej części elit. Ale panie profesorze, jedno zdanie, no ale teraz po prostu wiemy, że to jest no tak naprawdę samo zło. To jest tak naprawdę zło, które, kiedy był wielki głód na Ukrainie, no to Stalin zamiast wysłać troszeczkę zboża, uratować tych ludzi, no to wszystkie pieniądze inwestował w budowę łodzi podwodnych, żeby komunizm rozlał się na cały świat, w wyniku czego zginęło kilkaset tysięcy ludzi. Nikt tego dzisiaj nie pamięta, nikt nie chce o tym dzisiaj mówić. No właśnie powiedział pan, nikt o tym nie chce pamiętać, nikt nie chce o tym mówić. Mówi pan, wiemy, to pan wie. To wiedzą czytelnicy Polonia Christiana. Ale no dam taki przykład. Ukazała się w 2016 roku przez no, takie globalne, bardzo poważne wydawnictwo akademickie, wydana najnowsza synteza historii Polski XIX-XX wieku przez amerykańskiego, najbardziej, że tak powiem, dzisiaj uznawanego w Ameryce specjalistę od historii Polski, Briana Portera Schitza. Historia, no powiedziałbym, szokująca dla czytelnika jako tako obznajmionego z historią Polski, ale ona jest już tłumaczona na japoński, na chiński, na wiele języków, jako obraz tego, czym była historia Polski w XIX-XX wieku. Otóż po części jest to obraz jak z Muzeum czy Domu Historii Europy w Brukseli, ale idzie dużo dalej, bo na przykład w obrazie stalinizmu, pan mówi, wiemy o zbrodniach stalinowskich. Nie, tam jest rozdział, który mówi, że za Bieruta było najlepiej. Za Bieruta najbardziej zaawansowany był postęp. Właśnie udało się wspomóc prawa kobiet, udało się poszerzyć bazę demokratyczną społeczeństwa. Były jakieś więzienia? Autor ma gotową odpowiedź. Jak to? W więzieniach wtedy, w czasach bierutowskich, siedziało mniej ludzi procentowo niż w Stanach Zjednoczonych. W ogóle nawet się nie zająknie, że tu chodzi o więźniów politycznych, a w Stanach Zjednoczonych bierze się pod uwagę statystykę więźniów kryminalnych, uwięzionych, nie wiem, za napad z bronią w ręku, morderstwo. Po prostu nie ma tego. Wynika z tego, że Stany Zjednoczone w 2015 roku, nawet za Obamy,
są gorsze niż była Polska bierutowska. No można tak, prawda? I to jest najpoważniejsze wydawnictwo naukowe, globalna dystrybucja i to dzisiaj jest najpopularniejszy w środowiskach akademickich obraz historii Polski. Wspaniałe czasy Bolesława Bieruta, te właśnie czasy stalinowskie. Dlaczego? Bo one przyniosły energiczną walkę z tradycjami narodowymi w Polsce, to było też bardzo ważne, i energiczną walkę z przesądem katolickim. To był najlepszy czas. Można było otwarcie zamykać księży. To był najlepszy czas, można było zerwać z tradycją narodową. Potem przyszło fatalne pogorszenie. Za Gomułki było już bez porównania gorzej. Za Gomułki jednak zaczęto się odwoływać do tradycji narodowej, te prześladowania Kościoła, mimo znanych nam, prawda, tutaj już mówię zupełnie poważnie faktów, o na przykład sporze wokół milenium, prześladowaniu, choć no dużo słabszym niż w czasach stalinowskich prymasa, no to jednak w tym obrazie historii Polski okres gomułkowski jest dużo gorszy od bierutowskiego, ponieważ jest bardziej narodowy, to jest główny zarzut. Gomułka był narodowy, czyli jest zły. Bierut był stalinowski, czyli jest lepszy. No i ma pan odpowiedź na swoje pytanie, czy wszyscy wiemy, czy z tej naszej wiedzy historycznej wynika jakiś konkretny, powiedziałbym, rezultat dla umysłów współczesnych. Dam jeszcze jeden przykład, bardzo wyrazisty. Agnieszka Holland, znana reżyserka, nakręciła ostatnio film o głodzie na Ukrainie, o wielkim głodzie. I to jest, powiedziałbym, no właściwie wielka klapa w dorobku tej reżyserki. Nie dlatego, że nakręciła film zły, nieuczciwy, tylko akurat nakręciła na temat, który nie znajduje poklasku wśród krytyków zachodnich, wpływowych. No po co o tym robić film? Co innego, jak robi filmy, czy wypowiada się zwłaszcza przeciwko faszystowskiemu reżimowi w Polsce. To wtedy tak, wtedy jest wielką reżyserką uznaną. Ale jak zrobiła, a akurat ma ona w dorobku kilka dobrych filmów i ten między innymi na pewno do tej części się zalicza. No ale po co o tym wielkim głodzie? No przecież nic tam takiego się nie stało. To wiadomo, no naturalne przyczyny były, no klimat taki mamy, prawda? Dosłownie z takim tłumaczeniem spotykam się wśród historyków dzisiejszych. No takim, sorry, taki mamy klimat, no po prostu były niesprzyjające warunki pogodowe. No i niestety, no doszło do głodu, to się zdarza. Panie profesorze, powiedzieć, że ręce mi opadły po tym, co pan powiedział, to nic nie powiedzieć, dlatego muszę zapytać, czy chce pan przez to powiedzieć, że takim może bardzo cynicznym wartym historii będzie to, że na stulecie wielkiego zwycięstwa nad komunizmem, nad bolszewizmem pod Warszawą pojawią się, jeżeli już się nie pojawiły, to pojawią się głosy na Zachodzie, że Polacy tak naprawdę powinni przeprosić za to zwycięstwo, ponieważ Lenin to jednak dobry facet był, komunizm jest fajny i trzeba, dobrze by było dla świata, żeby rozlał się na cały świat wtedy? No, oczywiście, że takie interpretacje przeważają oczywiście w wąskim środowisku historycznym, które w ogóle interesuje się tym zagadnieniem, no bo naturalnie mało kto wraca do tej kwestii, prawda, roku 1920 dla rosyjskiej polityki historycznej to jest bardzo niewygodny moment, bo jednak no, niezwyciężona Armia Czerwona przegrała, więc lepiej do tego nie wracać. Jeżeli się wraca, to w takim kontekście, mówię teraz o rosyjskim spojrzeniu na to, czy postsowieckim, w takim kontekście, że jeśli przegraliśmy tę wojnę, no to tylko dlatego, że popełniliśmy sami błędy, że być może tam Stalin nie pośpieszył na czas, ale Polacy właściwie wcale tutaj nie mają nic do gadania, ich armia była słabiutka, moglibyśmy ją byli bez problemu pobić, gdyby nie tam kłopoty na łączach między Stalinem a Tuchaczewskim. No taka jest interpretacja postsowiecka obowiązująca w Rosji Władimira Putina, no ale generalnie w ogóle się o tym mało mówi, no bo po co mówić o takiej troszkę kompromitującej przegranej. Jeżeli się mówi to tylko o jednym aspekcie, to jest oczywiście o rzekomym ludobójstwie polskim dokonanym na jeńcach sowieckich 20 roku, ten tak zwany antykatyń stworzony na rozkaz propagandowy, antykatyń stworzony na rozkaz Michaiła Gorbaczowa z 88-89 roku. Skoro już się coś tam powie o Katyniu, to trzeba pokazać, że Polacy mają dużo gorszą zbrodnię na sumieniu, czyli prawda, wymordowali jeńców sowieckich. Jeśli pan będzie chciał, to możemy do tej kwestii wrócić bardziej szczegółowo, ale w każdym razie teraz chodzi mi o to, by powiedzieć, że
W przypadku rosyjskiej polityki historycznej, która jest oczywiście ważna, dużo bardziej globalnie ważna niż polska polityka historyczna i zdobywa dużo skuteczniej, że tak powiem, odbiorców na świecie, to zagadnienie nie jest szczególnie eksponowane. Jako wielki moment wyzwolenia pokazuje się 45 rok. To jest ważne, to Władimir Putin podkreśla. Wtedy naprawdę wyzwoliliśmy Europę Wschodnią, nie tylko wyzwoliliśmy od Hitlera, z którym rzecz jasna wcześniej żadnej kolaboracji nie było, nie istniał żaden pakt Ribbentrop-Mołotow, a jeśli istniał, to tylko jako taktyczne, mądre, że tak powiem, rozwiązanie przez Stalina po to, by odłożyć na potem konflikt, a że przy okazji połknął wschodnią połowę Polski, Litwę, Łotwę, Estonię, miał jeszcze połknąć Finlandię oraz połknął Besarabię, to o tym nie warto mówić. Natomiast potem przyszło wielkie wyzwolenie, 45 rok, do postępu wyzwolenia. Elektryfikację przyniosła nam Armia Czerwona, demokrację przyniosła nam Armia Czerwona, koniec przywilejów stanowych, zerwanie z tą okropną szlachetczyzną, no po prostu postęp, nareszcie przyszedł postęp. I my tego nie rozumiemy, my właśnie protestujemy przeciwko temu, a więc akcent chronologicznie położony jest na rok 45, że to jest ta niedoceniona chwila wyzwolenia. Nie tylko uwolnienia od Niemców, czy raczej nazistów, bo słowo Niemcy tutaj nie powinno padać naturalnie w tej wersji, od nazistów, ale też właśnie powinniśmy być wdzięczni za ten postęp, który przyniosła nam, narodom Europy Środkowo-Wschodniej, Armia Czerwona. Z kolei na Zachodzie, powiedziałbym, także 1920 rok nie jest specjalnie eksponowany czy pamiętany, pomimo książek Normana Davisa czy Adama Zamoyskiego dostępnych w tym języku, czy oczywiście mniej popularnych, ale konkretnych monografii, na przykład Jerzego Bożenckiego o traktacie ryskim, znakomita monografia. Więc kto chce, no to może dokopać się prawdy oczywiście o 20 roku, ale generalnie to nie jest specjalnie interesujące dla publiczności zachodniej. Inny zarzut jest formułowany pod adresem Polski, ten główny zarzut. Polska jako współsprawca Holokaustu, a właściwie to przez Polskę do Holokaustu doszło. I tu pojawiają się ostatnio, naprawdę pojawiają się tak, powiedziałbym, karkołomne konstrukcje jak to, że właściwie to przez Polskę doszło do Holokaustu. Na jakie Bo podstawy? Po co było stawiać ten opór Hitlerowi w 1939 roku? Może rację mieli ci, którzy... Tak właśnie radykałowie we Francji mówili, nie umierajmy za Gdańsk. Przez to, że Polacy stawili ten opór, no zaczęła się wojna, okoliczności tak się ułożyły, że no właściwie jakoś zdarzył się ten Holokaust, ale dlaczego się zdarzył? No bo taki straszliwy, endemiczny, wielopokoleniowy antysemityzm jest tutaj w Europie Wschodniej, a już najbardziej w Polsce. To stąd wyrósł Holokaust, prawda? Więc to jest jakby centrum narracji o Polsce. Na 20 roku tam specjalnie nikt się nie koncentruje w tej narracji, a w każdym razie nie bardzo, chociaż owszem, no ostatnio ukazała się nakładem także bardzo prestiżowego wydawnictwa amerykańskiego książka profesora Williama Hagena. Powiem wprost, niemieckiego Polakożercy, bo to jest w istocie pogląd tego starego już zresztą historyka, który po latach pisania o tym na właściwy trop i napisał książkę o pogromach antysemickich w okresie I wojny światowej i do 20 roku, czyli w czasie wojny polsko-bolszewickiej, dokonywanych przez Polaków. Oczywiście te pogromy należy badać, są to bardzo trudne, tragiczne wydarzenia, ale profesor Hagen nie chce ich badać. Miałem okazję z nim rozmawiać na ten temat, przedstawiać mu różne argumenty, źródła, które można wykorzystać w tych badaniach. Profesor Hagen miał jasno sformułowaną tezę. To jest odwieczny teatr nienawiści polskiego prymitywa. Polski prymityw, wcielony najbardziej w chłopów, po prostu ma taką, że tak powiem, rasowo, no z perspektywy niemieckiego rasisty to jest zrozumiałe, prawda? Rasowo skażoną naturę, że marzy tylko o tym, żeby kąpać ręce we krwi żydowskiej,
I ten właśnie endemiczny antysemityzm Polski spowodował już jakby pierwszą falę przygotowania do Holokaustu w latach 1914-1920. No, tego rodzaju książka chwalona, prawda, recenzowana jako poważne studium, mimo naruszenia wszystkich zasad, powiedziałbym, warsztatu naukowego, pokazuje pewną tendencję, prawda, interpretacyjną, w jakim kontekście można zobaczyć rok 1920. No, były pogromy, oczywiście, no, zwłaszcza jest tutaj trudny problem pogromów wykonywanych przez żołnierzy Symona Petlury, ukraińskich pogromów. Rzeczywiście we wcześniejszym okresie, czyli nie w 20 roku, ale w 18, kilkadziesiąt tysięcy Żydów zostało na Ukrainie zamordowanych w ten sposób. No nie z rąk polskich tak się składa, ale z rąk częściowo, w jakimś stopniu przynajmniej, tych formacji, które potem znalazły się w sojuszu z Polską. I to jest zagadnienie na pewno do zbadania i do refleksji, ale akurat nie ma ono wiele wspólnego z tym kluczem interpretacyjnym, który przedstawił William Hague. Natomiast ten klucz interpretacyjny doskonale pasuje do studiów nowej szkoły Holokaustu, która w Polsce się tworzy, która idzie no, tym samym tropem, prawda? Wytłumaczeniem Holokaustu jest odwieczny polski antysemityzm, szczególnie skoncentrowany w prymitywnym polskim ludzie, w chłopstwie. Chłopi zawsze żyli tą myślą o tym, żeby wymordować Żydów. No, akurat ja też teraz piszę taką historię Polski XIX wieku, gdzie przypominam taki ciekawy incydent, wart może przypomnienia. Rzeź galicyjska. Pewnie każdy słyszał o rabacji galicyjskiej. W rabacji galicyjskiej nie zginął ani jeden Żyd. Dokonali jej chłopi. Kto był ofiarą? Polska szlachta i księża. A o co chodziło w tej rabacji? No, ani nie o odwieczny antysemityzm, ani nie tylko, choć to była oczywiście bardzo ważna kwestia, o wielowiekową niesprawiedliwość społeczną, krzywdę, bo ona była faktem, prawda? Krzywdę, której doznawała ludność chłopska ze strony stanu szlacheckiego, ale chodziło także o konkretne okoliczności historyczne. W tym przypadku o wyrzeczenie się wódki przez tych nieszczęsnych chłopów w ramach ruchu antyalkoholowego, który dotarł do Galicji w 1945 roku, w połączeniu z klęską żywiołową wcześniejszą, czyli z powodzią ogromną, która nawiedziła właśnie zachodnią Galicję. No, setki tysięcy czy dziesiątki tysięcy chłopów, którzy zrezygnowali z jedynego dostępnego antydepresantu, czyli z alkoholu, no, zareagowało na to doświadczenie klęski i niemożność pójścia po wódkę do karczmarza, do żydowskiego karczmarza, który im mówił, no to ksiądz was namówił, prawda, żebyście się wyrzekli tego alkoholu. To właściciel karczmy, bo prawda, karczmarz był tylko arendarzem, to właściciel karczmy jest winny, prawda, szlachcic. I tak w szczegółach wygląda historia, tak można ją badać. Akurat w tym przypadku pokazuje, jak można rzetelnie przebadać źródła straszliwej zbrodni, 1200 osób zamordowanych w straszliwych męczarniach w rabacji galicyjskiej. I tak można też badać na przykład okoliczności pogromu we Lwowie. Rzeczywiście taki bardzo tragiczny epizod miał miejsce, nie epizod, no dla tych, którzy zginęli, kilkadziesiąt osób, to był po prostu koniec życia dla wielu, koniec dorobku życia. Mam na myśli listopad 1918 roku. To był największy pogrom dokonany rzeczywiście na ziemiach polskich przez ludność polską, tak, na Żydach. I znów ciekawy kontekst tego zjawiska. Listopad 18 roku. Oczywiście bezpośredni kontekst tworzą walki polsko-ukraińskie o Lwów i posądzenie Żydów o współpracę z Ukraińcami, prawda? Ale jest kontekst głębszy, którego nikt do tej pory nie uwzględniał, a warto sobie uświadomić to, jeśli chce się rzetelnie zbadać tę tragiczną historię. Warto to sobie uświadomić, zwłaszcza teraz, kiedy żyjemy w czasach pandemii. Otóż wtedy dotarła już do Lwowa Hiszpanka. I wtedy, to jest w sierpniu, wrześniu 1918 roku, zaczęła ona zbierać bardzo tragiczne żniwo, nie tak jak teraz wśród ludzi starych i chorych, ale głównie umierały dzieci. Kilkaset dzieci umiera we Lwowie. Jaki to ma wpływ na nastroje, no, ludzi, którzy zresztą oglądali przez ostatnie 4 lata, czyli przez 4 lata wojny,
egzekucje publiczne, wieszanie ludzi, czy to najpierw przez wkraczających Rosjan, czy potem przez odzyskujących dwóch Austriaków, widzieli przemoc we wszelkiej postaci. A teraz są dotknięci przez tajemniczy wirus, który zabija ich dzieci, zabija dzieci dookoła. No, nie jest to żadne usprawiedliwienie pogromu, bo pogrom był rzeczą straszną i zasługującą wyłącznie na potępienie. Ale dla historyka zadaniem oczywistym jest badanie okoliczności. Natomiast dla kogoś, kto chce postawić na ławie oskarżonych z góry wskazanego kandydata do potępienia, czyli naród polski, prymitywnego polskiego chłopa, polski katolicyzm, wszystko jest jasne z góry, bez badania. I taki właśnie stosunek rzutuje również na ocenę 1920 roku udziału Polski w II wojnie światowej. Tam wszystko jest z góry jasne dzięki temu prostemu kluczowi, a raczej wytrychowi. Jest polski antysemityzm, jest nawet polski imperializm rzekomy, prawda? Jest wszystko, co złe, kojarzy się z Polską, polskością i jej połączeniem z katolicyzmem. I już mamy obraz historii gotowy, taki, który doskonale się sprzeda, zostanie uznany za naukowy, doceniony nagrodami akademickimi na Zachodzie. Jesteśmy w domu, by tak rzec, interpretacyjnie. Tylko w jakim domu, panie profesorze? W domu historii Europy. No tak, panie profesorze, to w związku z tym ktokolwiek pamięta jeszcze dzisiaj, że Bitwa Warszawska to 18. największa bitwa w dziejach świata? Chyba aż mnie korci, żeby znowu wrócić do tego, że historia jest najciekawsza w szczegółach. Akurat badałem szczegółowo to zjawisko, tę historię i także to pojęcie. Otóż sformułował je Lord Dabernon, wysłany na czele politycznej części misji alianckiej do Warszawy w końcu lipca 20 roku. Tyle, że napisał to kilkanaście lat później w swojej książce wspomnień, jakby dowartościowując swój udział i w ogóle znaczenie tej bitwy, której się przyglądał, raczej, że tak powiem, żadnej pomocy de facto tutaj nie świadczył. Ja przestudiowałem w archiwum w Londynie jego zapiski i raporty wysyłane bezpośrednio wtedy, czyli w lipcu i w sierpniu 20 roku do premiera Lloyd George'a. Tak pełne, powiedziałbym, początkowo, później się to zmienia, pogardy i poczucia nie tylko wyższości, ale poczucia zmarnowanego wysiłku ze strony jego i angielskiej części misji. Po co pomagać tym Polakom? Przecież oni do niczego się nie nadają. Oni nie tylko na pewno nie obronią się przed bolszewikami, ale nie zasługują na obronę. Europa zaczyna się od Niemiec. Niemiec dopiero warto bronić. To pisze Lord Dabernon w lipcu i na początku sierpnia 20 roku. Dopiero kiedy zobaczył... A pan profesor, przepraszam, że wchodzę w zdanie, w książce pisze, że po trupie Polski do Niemiec dopiero stamtąd wyjdzie prawdziwa rewolucja, dopiero tam jest doskonale uświadomiony ruch robotniczy. Oddaję panu głos, przepraszam. Tak, tak, no to był główny strategiczny cel bolszewików i tu Lord Dabernon był zdecydowanym antybolszewikiem. On uważał, że trzeba obronić Europę przed bolszewizmem, ale dla niego Europa zaczyna się od Niemiec, od wschodniej granicy Niemiec, prawda? Czyli dopiero Niemcy to jest pierwszy kraj europejski, warto bronić przez Europę przed bolszewizmem. A to na wschód od Niemiec, no to takie barachło, przepraszam, albo tak jak mówił inny polityk Imperium Brytyjskiego, natural born slaves, prawda? Czyli z natury niewolnicy no, mieszkają tutaj na wschód od Niemiec, więc no, trudno, czy tam jacyś bolszewicy będą rządzić nimi, czy Rosjanie, to już cywilizowanego człowieka nie powinno obchodzić. No tak wygląda z bliska widziana prawda o 18. decydującej bitwie świata. Lubimy czasem tak się właśnie pompować tym, że no, angielski lord nas uznał. Ten lord pisał o nas coś innego, prawda, kiedy przyszło do tej bitwy. Potem dopiero, kiedy zobaczył polskie zwycięstwo, polskie samotnie odniesione zwycięstwo, w którym Wielka Brytania akurat zrobiła najwięcej, żeby Polsce zaszkodzić, żeby pomóc bolszewikom w tym momencie. Kiedy Lord Dabernon zobaczył to zwycięstwo, zmienił zdanie i to trzeba mu zapisać na plus. Dostrzegł także w tym, że był wtedy w Warszawie, jakby szansę podźwignięcia własnej roli. Był przy tej wielkiej bitwie, przy tym wielkim zwycięstwie. I tak jakby narodziło się to pojęcie, do którego specjalnie wiele osób dzisiaj na Zachodzie nie przywiązuje dużej wagi. Natomiast naszym obowiązkiem
i słowo naszym rozumiem nie jako Polaków tylko, ale jako historyków, jako ludzi, którzy chcą rzetelnie odtworzyć, jakie naprawdę miało znaczenie to, co się stało w sierpniu 20 roku, jest przypominać o tym, nie ustami lorda D'Abernona, nie jakimiś wyświechtanymi terminami typu 18 decydująca bitwa w dziejach świata, tylko po prostu rzetelną pracą historyczną, pracą pamięci i popularyzacją tej pracy w formie dzieł kultury masowej, filmów, opowieści rozmaitych, pomników oczywiście w udatny sposób przypominających tamtą historię. Dodam tutaj jakby na pocieszenie, że obok koszmarnego zupełnie projektu pomnika, który został wybrany w Warszawie, ten jakiś świder czy dłuto, który zamiast Łuku Triumfalnego, za którym przecież tak dzielnie i powiedziałbym ofiarnie optował pan Jan Pietrzak, wybrano ten jakiś absurdalny projekt graficzny, kompromitujący w istocie pamięć o Bitwie Warszawskiej. Powstaje jednak na szczęście równolegle wielki projekt budowy pomnika w samym Ossowie. Monumentalna taka platforma obramowana dwoma 70-metrowymi masztami z flagami biało-czerwonymi. No pewnie gdyby nie pandemia, już byśmy mogli te maszty oglądać 15 sierpnia tego roku. Wiem, że prace już trwają, prace, w których inwestorem jest Ministerstwo Obrony Narodowej, także jakiś przynajmniej zarys tego prawdziwego pomnika Bitwy Warszawskiej już powstaje, choć żałować należy, że niestety nie w stolicy, no ale w miejscu, gdzie rzeczywiście te najcięższe walki się toczyły. Oczywiście. Panie profesorze, we wstępie do książki bardzo dużo miejsca poświęca pan wywołanemu już tutaj wcześniej wydarzeniu w Katyniu. Jak pan podchodzi do tej narracji, która mówi, że zbrodnia katyńska, czy też, jak ostatnio również słyszymy, Operacja Polska, to były odpowiedzi towarzysza Stalina na ten rzekomy pogrom, to rzekome ludobójstwo sowieckich, bolszewickich, radzieckich, rosyjskich jeńców po przegranej pod Warszawą. Ja powiem szczerze, bardzo podchodzę do tego bardzo, ale to bardzo krytycznie, ale wiem, że tego typu głosy są coraz popularniejsze w polskiej przestrzeni publicznej. Przepraszam, spojrzałem na czas, widzę, że się strasznie rozgadałem, więc potraktujmy to jako ostatnie pytanie. Ostatnie jeszcze przed nami, panie profesorze. Nie, rzeczywiście będę musiał już powoli kończyć, także odpowiadając na to pytanie, chcę stwierdzić, że poważnie można rozpatrywać innego rodzaju kwestie. Czy w działaniach Stalina nie było elementu zemsty osobistej? Zemsty za poczucie upokorzenia, nie tylko klęski, ale i upokorzenia osobistego, którego doznał jako komisarz frontu południowo-zachodniego. Przypomnę, Józef Stalin był już wtedy, czyli w roku 1920, jednym z czterech czynnych członków Politbiura, czyli najważniejszego gremium kierowniczego partii bolszewickiej, obok rzecz jasna Lenina, Trockiego oraz Lwa Kamieniewa. I właśnie przez Politbiuro został wydelegowany jako nadzorca tego frontu, który miał iść na Lwów. I Stalin, znamy jego obecnie korespondencję telegraficzną z Leninem, z Politbiurem, ale przede wszystkim z Leninem, bo wolał tylko z nim bezpośrednio korespondować Stalin, z tego frontu. No i wiemy, że Stalin na początku sierpnia mówi, no tak, za chwilę, czy pod koniec lipca już mówi, za chwilę będę we Lwowie. I Lenin go pyta, no to dobrze, zdobywamy Lwów i potem, jak rozumiem, idziemy na Pragę, Budapeszt, Wiedeń i do Rzymu. Lenin wprost tak pisze, to są zadania dla ciebie, prawda? I Stalin odpowiada, oczywiście, to jest właśnie ten moment, za moment już Polska będzie zlikwidowana, ja będę we Lwowie i zajmujemy całą Europę Południową aż do Rzymu. No bo drugi front zachodni idzie przez Warszawę na Niemcy, to nie jest kierunek Stalina, Stalin idzie z tym frontem południowo-zachodnim przez Lwów. No ale nie zdobywa Lwowa, zostaje zatrzymany pod Lwowem. W dodatku w ostatnim momencie, kiedy Stalin już myśli, że za chwilę jednak zdobędzie ten Lwów, bo jest tuż przed miastem Lwów, każe mu Naczelne Dowództwo Armii Czerwonej, oczywiście na wniosek Trockiego, zwierzchnika politycznego Armii Czerwonej, przekazać konarmię, czyli główną siłę uderzeniową,
na ten kierunek warszawski. I Stalin zwleka, bo liczy, że no jednak zdobędzie ten Lwów. No wiadomo, ani Warszawa nie została zdobyta, ani Lwów. Stalin zostaje odwołany do Moskwy. No i musi się tłumaczyć, tłumaczyć podwójnie, no bo raz nie zdobył Lwowa, no jak niepyszny musiał wracać stamtąd, a dwa jest oskarżany przez Trockiego, to jest no jeden z ważnych punktów w historii nienawiści między Stalinem a Trockim, jest oskarżany przez Trockiego o niepodporządkowanie się temu rozkazowi, żeby dać konarmię na atak na Warszawę. A więc Stalin na pewno zapamięta ten moment jako moment szczególnie przykry dla siebie. Został upokorzony przez Polaków, a raczej z ich powodu, przez Trockiego, musiał tłumaczyć się w Moskwie za swoje niepowodzenie. W tym sensie możliwość zamordowania blisko 3000 oficerów, którzy brali udział w wojnie polsko-bolszewickiej, bo taka ich liczba znalazła się na liście katyńskiej, głównie ze Starobielska, częściowo z Katynia, bo w tych dwóch miejscach byli, znaczy w tych dwóch obozach byli oni likwidowani w 1940 roku, mogła być interpretowana jako pewnego rodzaju osobista zemsta Stalina. Nic to nie miało wspólnego z losem jeńców sowieckich w 1920 roku. Po pierwsze dlatego, że nikt wtedy nie zwracał uwagi na ten los inaczej niż z punktu widzenia propagandowego. Dlaczego? Bo przypomnijmy, zmarło wtedy rzeczywiście w polskiej niewoli 16 do 18 tysięcy jeńców sowieckich. Na ponad 110 tysięcy. Ja słyszałem o 96 tysiącach wymordowanych przez Polaków. Józef Piłsudski sam chodził ze strzykawką, z tyfusem i osobiście każdego załatwił. No nie, oczywiście, to takie wersje jakby pojawiają się coraz bardziej wyolbrzymiane w tej propagandzie historycznej, którą Putin nakręca, ale zupełnie poważnie mówiąc, 16 do 18 tysięcy jeńców sowieckich zmarło w polskiej niewoli, na około 110 tysięcy jacy w polskiej niewoli byli wtedy w obozach jenieckich. Wszyscy zmarli, czy no, niemal wszyscy zmarli na tyfus albo na dyzenterię, na te dwie choroby. I wystarczy skonfrontować tę liczbę, tragiczną liczbę oczywiście, to jest bardzo smutne wydarzenie, no nie udało się ustrzec tych ludzi przed chorobami zakaźnymi, uratować ich, to jest tragedia. W jakiejś mierze odpowiedzialność, owszem, polskich władz, no ale nie ma ona nic wspólnego z decyzją o wymordowaniu, z ludobójstwem. Po prostu nie udało się uchronić przed pandemią swoistą, przed chorobami zakaźnymi wtedy zbierającymi duże żniwo. Otóż wystarczy zestawić tę liczbę z oficjalną liczbą, jaką podaje statystyka Armii Czerwonej za rok 1920. W 1920 roku w Armii Czerwonej, liczącej na papierze wtedy 5 milionów żołnierzy, zmarło 203 tysiące osób na tyfus. 203 tysiące osób w jednym roku, nie wśród jeńców, tylko normalnie w Armii Czerwonej, zmarło na tyfus. Więc proporcje są niemal takie same jak wśród tych jeńców. I to pokazuje, jak absurdalne, kłamliwe, łajdackie jest robienie z tej sprawy swoistego antykatynia. Natomiast moim zdaniem kwestia zemsty, nawet tej osobistej zemsty Stalina, o której mówiłem, w istocie miała dla Stalina drugorzędne znaczenie. Stalin oczywiście był człowiekiem, no wyjątkowo złym człowiekiem, ale był człowiekiem, miał swoje emocje, ale przede wszystkim kierował się niezwykle zimną, lodowato-zimną kalkulacją polityczną. Obcięcie głowy polskiemu społeczeństwu, elity, zlikwidowanie tej elity do spółki z Hitlerem, który realizował to samo w tym czasie w ramach akcji AB, tak zwanej Intelligenzaktion, było świadomym działaniem nie nastawionym na zemstę, tylko na właśnie przekształcenie Polski. No jeżeli obetnie się Polsce głowę, a wśród tych właśnie ofiar akcji katyńskiej przecież była bardzo duża część polskiej elity, nie wojskowej, ale cywilnej, bo to byli przecież w dużej mierze oficerowie rezerwy, później adwokaci, lekarze, artyści, inżynierowie, architekci, nauczyciele, nauczyciele akademiccy. Ich zamordowanie pozwoli stworzyć nową elitę, prawda? Przyszyć nową głowę Polsce. No właśnie tę głowę, która dzisiaj wygłasza kazania do nas, prawda, jako moralna elita narodu polskiego. To w dużej części właśnie są, że tak powiem, efekty działania tej nowej głowy, przyszytej na miejsce, obciętej w Katyniu. Stalin się nie pomylił, to nie była błędna kalkulacja, to była trafna kalkulacja z punktu widzenia wyznawanych przez niego, by tak rzec, ideologii, które pozwalają na każdą zbrodnię, byle zrealizować tę geopolityczną i ideologiczną zmianę, o którą mu chodziło.
zmianę w imieniu imperium zła. Panie profesorze, na sam koniec ostatnie pytanie. Na stulecie niepodległości chyba wypada, przepraszam, na stulecie wielkiego zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej chyba wypadałoby nie tylko zrobić wielki, monumentalny pomnik tego wielkiego zwycięstwa, ale również ostatecznie zdekomunizować Polskę. Czy jest to jednak możliwe? Widzieliśmy, jaki był spór o czterech śpiących. W niektórych miastach Polski są przywracane ulice Armii Ludowej i tak dalej, i tak dalej. Wiemy, ile komunizm wyrządził w Polsce zła, a mimo to dalej walczymy o utrwalenie jego dziedzictwa, jego nazw i tak dalej, i tak dalej. No rzeczywiście jest to bardzo przykre doświadczenie. Tak się składa, że akurat na najbliższej ulicy, przy tej, którą mieszkam, właśnie doszło do takiego zjawiska, że zmieniono nazwę komunistycznego patrona na nazwisko jednej z ofiar operacji katyńskiej. No i przywrócono nazwę komunistycznego patrona z powrotem, a więc widzę to na co dzień. To była decyzja Rady Miasta Krakowa, prawda, Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. Czy kiedy w Warszawie często bywam w tamtej okolicy, przejeżdżam przez aleję, która na chwilę nosiła nazwisko niezwykle zasłużonego prezydenta miasta Warszawy, a przy okazji także prezydenta Rzeczpospolitej, Lecha Kaczyńskiego. I z powrotem jest to nazwa komunistycznej formacji wojskowej, która miała nam nieść wyzwolenie wyłącznie w wersji, jaką głosi Władimir Putin i jaką pierwotnie głosił Józef Stalin. Wyzwolenie do postępu, do demokracji, oczywiście socjalistycznej, za którą szły oczywiście obozy koncentracyjne, za którą szły obozy pracy, za którą szły tysiące ofiar zakatowanych w więzieniach. Ale ta formacja znowu jest w centrum Warszawy na podstawie decyzji Rady Stołecznego Miasta Warszawy przywrócona. No, pokazuje to właśnie, jak skutecznie działa kłamstwo, podstawa zwycięstwa imperium zła. To nie tylko zabijanie, ale zabijanie prawdy. Nie jednorazowe, ale takie systematyczne wtłaczanie przez rozmaite telewizje, od telewizji, prawda, Włodzimierza Sokorskiego, przypomnę, przyszedł właśnie z tym komunistycznym Wojskiem Polskim z Moskwy w 1944 roku, poprzez Jerzego Urbana, aż do nowych, prywatnych już telewizji zakładanych przez zasłużone dla PRL służby specjalne. Telewizji, które dzisiaj dominują nad umysłami milionów naszych rodaków. Dzięki takiemu narzędziu można przekonywać ich do słusznej przecież obrony tak pięknych patronów jak Armia Ludowa, jak inni komunistyczni bohaterowie, których nie wolno przecież usuwać z naszych ulic i zastępować jakimiś patriotami, jakimiś nowymi bohaterami. No dam na koniec ten najbardziej wstrząsający dla mnie przykład. Wyrzucenie na śmietnik nazwiska Anny Walentynowicz w jej mieście przez tamtejszą radę i przywrócenie no, patrona związanego ściśle z PRL-owskim dziedzictwem. Hańba, jaką jest wyrzucenie na śmietnik pamięci o Matce Solidarności przez jej miasto, jest, powiedziałbym, najbardziej dobitnym przykładem tego, jak skuteczna może być praca nad mózgami wykonywana przez Imperium Zła. Panie profesorze, chciałbym postawić kropkę, ale nie zakończmy tak pesymistycznie. Nie możemy zakończyć tak pesymistycznie. Nie, proszę przynajmniej dodać. Oczywiście to, że Imperium Zła tak działa, powinno nas tylko mobilizować do tego, byśmy robili swoje, byśmy bronili prawdy, byśmy przypominali o tym, jak to było naprawdę w 1920 roku. Usłyszymy, że to naiwne, że to niepotrzebne. Nie dajmy się, że tak powiem, zniechęcić tego rodzaju wezwania. Musimy bronić prawdy, musimy pracować, wytrwale pracować, tak jak pan pracuje w tym studio w tej chwili, czy w Polonia Christiana pracuje, tak jak każdy z nas w swoim zakresie może pracować, choćby w rozmowie z kimkolwiek, kogo spotkamy, by przypomnieć mu, może nie jest zupełnie tak, jak głosi telewizja, od której nie możesz się oderwać, może nie jest zupełnie tak, jak głosi gazeta, która uformowała twój umysł przez ostatnich 30 lat. Może jest troszkę inaczej, może spróbuj otworzyć swój umysł, przynajmniej wysłuchaj moich argumentów. No, tyle możemy robić.
róbmy swoje. Tak jest. Szanowni Państwo, ta rozmowa tak naprawdę była wstępem wstępu do tej jakże kapitalnej, jakże ważnej, jakże potrzebnej lektury. Panie profesorze, w imieniu własnym wszystkich czytelników bardzo serdecznie dziękuję za tę książkę i bardzo proszę, proszę pisać więcej i grubiej. Dziękuję bardzo. Nie będę wystawiał Państwa cierpliwości na próbę. Postaram się krócej i może mniej, ale będę jeszcze da Bóg pisał. To nie jest wystawianie cierpliwości na próbę, tylko sama przyjemność, panie profesorze. Gorąco serdeczny Bóg zapłać za dzisiejszą rozmowę i za wszystkie przekazane tutaj wiadomości. Ja dziękuję za uwagę. Bóg zapłać, szanowni proszę. Szanowni Państwo, ta rozmowa powstała dzięki Państwu i dla Państwa. Jeżeli jest taka możliwość, prosimy o jej rozpowszechnianie, lajkowanie i subskrybowanie naszego kanału. Ja nazywam się Tomasz Kolanek. Z Panem Bogiem.